Dzisiaj wystartował nabór wniosków do 8 edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców jest 2 600 000 zł. Projekty można składać do 29 maja bieżącego roku. Cała pula środków podzielona została wzorem lat ubiegłych na trzy części. 1,9 miliona złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 120 do 900 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych na projekty małe o wartości do 120 tysięcy. Ostatnie 100 tysięcy złotych przeznaczono na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych każdy. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do miasta Suwałki. Natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach niebędących własnością miasta. Warunkiem jest uzyskanie pisemnego oświadczenia właściciela nieruchomości dotyczące zgody na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów. Do tej pory mieszkańcy rozdysponowali łącznie w ciągu 7 lat realizacji budżetu obywatelskiego niemal 15 milionów złotych. Wzorem lat ubiegłych projekty wybrane w głosowaniu, które zaplanowano na okres od 14 września do 2 października, zostaną w całości sfinansowane z budżetu miejskiego, bez wkładu własnego mieszkańców. Wyniki głosowania, które odbędzie się miesiąc wcześniej niż do tej pory, opublikowane zostaną 26 października.